Martyna i witam Cię serdecznie na targach ślubnych w Rzeszowie. Zobaczymy, co dzisiaj przygotowali dla nas ślubni usługodawcy i jakie niespodzianki czekają na Was jako na pary młode. Ciekawszego jak dark wedding, czyli totalnie, zupełnie inna alternatywa białego ślubu. Co o takiej dekoracji myślicie? Wybór obrączek jest bardzo istotny dla każdej pary młodej z tego względu, że wybieramy je na całe życie. Mamy do dyspozycji białe, różowe, złoto, srebro, w zależności od tego, czego oczywiście oczekujecie. Pamiętajmy, że na targach znajdziemy też mnóstwo tematów okołoślubnych, jak na przykład to, by obdarować naszą ukochaną świadkową jakimś drobnym upominkiem. Takiego jeszcze w swojej karierze ślubno-weselnej nie widziałam, a mianowicie tort ozdobiony makramą. Zatem jeśli planujesz na swoim weselu ślub boho i masz makramę, to taki tort wręcz się prosi o to, aby wybrać go na swoją uroczystość. Jak myślicie, gdzie możecie najczęściej spotkać swoich gości weselnych? Albo w kolejce przy barze, jeśli macie barmana, albo w nowych trendach coraz częściej goście okupują kolejki lodów tajskich. Z przykrością stwierdzam, że sezon letni jest już za nami. Natomiast pamiętajcie o tym, że w związku z tym, że idzie do nas jesień, przychodzą do nas również przepiękne jesienne dekoracje. Takie kolory fantastycznie będą sprawdzały się właśnie o tej porze roku i myślę, że ze spokojem możecie wykorzystać je na swoją ślubną jesienną imprezę. Szczególnie zapachowa, to jest pewna emocja. Kiedy poczujecie ten zapach po tym większym dniu, ten zapach zawsze przypomni Wam zapach tego wielkiego dnia, czyli ślubu. Dlatego świeca zapachowa. Może to być również piękny prezent dla gości weselnych. Taką świecę możemy wygrawerować, na przykład Kasia i Tomek dziękujemy, albo ten najpiękniejszy dzień i dać po prostu gościom jako podziękowania. Na stanowisku pani Anny możemy zobaczyć kwiaty utrwalone w żywicy. Proszę mi powiedzieć, co w ogóle można zatopić w tej żywicy i dlaczego w ogóle na ślub i wesele? No jeśli chodzi o żywicę, to w zasadzie żywica jest takim materiałem, że pozwala nam na zatopienie wszystkiego w zasadzie. Oprócz kwiatów możemy zatopić każdy element, który jest dla nas, przepraszam, jakimś sentymentem. Może to być kamyczek, może to być piórko, cokolwiek, co jest dla nas ważne. Czyli z bukietu ślubnego robimy biżuterię, która po prostu jest dla nas najpiękniejszą pamiątką z tego dnia. Za każdym razem, jak zakładamy sobie bransoletkę czy pierścionek, widzimy po prostu te kwiaty, przypominają nam się te ważne momenty, prawda? Tak. Także no jest to naprawdę, uważam, niesamowita pamiątka. No i proszę powiedzieć w takim razie coś więcej o tej fotoprzyczepie. W jakim stylu ona się sprawdzi? Fotoprzyczepa jest kierowana głównie do klientów, którzy poszukują w stylu boho. Sami ją robiliśmy od początku do końca, także jest to takie nasze dzieło. I najważniejsze to jest to, że zobaczcie sami ten piękny środek, który bez wątpienia zachwyci Waszych gości. Zapraszam. Daliśmy radę! One Love.
w Atelier Bridal. To miejsce, w którym kompleksowo dbamy o wizerunek panny młodej, ubierając ją od stóp do głów i wszystkie właściwie również osoby w jej otoczeniu. Czyli przychodzi do nas panna młoda z całą swoją świtą, druhen, teściowe i mamy, a my możemy stworzyć całą stylizację dla wszystkich kobiet. Zatem czego chcieć więcej, skoro od stóp do głów pannę młodą można przygotować w jednym miejscu? No, ale Państwo tutaj musicie zostać, bo to, co się za chwilę wydarzy, zostanie w pamięci i sercach naprawdę na długo. To będzie coś, czego jeszcze nie widzieliście. Chyba mogę tak śmiało powiedzieć.